Мудрецы древности считали, что импульс... Старожитні мендрці вважали, що імпульсом до повстання життя була первотна боска іскра. To ona zapisała w wodzie kolejność dalszego rozwoju, w którym każde żywe stworzenie, od bakterii do ssaków, osiągało swoją doskonałość. Szamil Hazat Aladdinow, imam Hatyb memorialnego meczetu na Górze Pokłonnej, Moskwa, Rosja. Nauka nigdy pewnie nie pozna procesu stworzenia Adama. Co z czym, w jakich proporcjach. Ale na przykład Koran mówi, że woda brała w tym udział z woli Boga. Myślę, że naukowcy powinni zwrócić większą uwagę na to, jak woda oddziaływuje z innymi cząsteczkami. Na poziomie cząstek tworzy ona helice DNA. Gdyby nie było wody, nie byłoby tej spirali. Tworzy ona strukturę białka. Bez wody ta struktura by nie istniała. W wodzie zaczyna swoje życie każde ziarno, każdy embrion. Wody płodowe biorą udział w rozwoju embrionu, ochraniają go. To właśnie otaczająca go woda, tak jak uniwersalny komputer, otwiera każdy biologiczny program. Zmienić go może też tylko woda. Bywa, że czasem mówią, spójrz, to jest nowe. Ale to już było wieki przed nami, kiedy pisano, Jakub nazbierał sobie świeżych gałązek topoli, drzewa migdałowego i platanu i pozdzierał z nich korę w taki sposób, że ukazały się na nich białe prążki. Tak ostrugane patyki umocował przy korytach z wodą, po idłach, aby je widziały stada, które przychodziły pić wodę. Gdy bowiem zwierzęta przychodziły pić wodę, parzyły się. I tak parzyły się zwierzęta ze stad przed tymi patykami. I wskutek tego dawały przychówek o sierści prążkowej, pstrej i centkowanej. Oddziaływaliśmy na wodę bardzo słabymi, impulsowymi polami magnetycznymi. Te pola były dziesiątki tysięcy razy słabsze od naturalnego pola magnetycznego Ziemi. Z punktu widzenia współczesnej nauki były one znikome. Do tak przygotowanej wody wpuszczono ryby. Niedługo pojawiły się niezwykłe młode rybki, podobne do siebie jak bliźnięta, ale zdecydowanie różniące się od innych przedstawicieli swojego gatunku. Na brzuszkach wszystkich samców pojawiły się szare paski i kolorowe plamy, których wcześniej nigdy nie zaobserwowano. Są to zmiany filotypiczne. Ważne jest, że zmiany nie pojawiły się tylko u kilku badanych ryb, a u wszystkich naraz. Появляется не у некоторых представителей обработанных рыб, а у всех сразу. W wyniku eksperymentu zmienił się nie tylko wygląd zewnętrzny ryb, ale też ich zachowanie. Zaczęły tak samo reagować na bodźce zewnętrzne, jak gdyby całe stado miało wspólny rozum. Zostały zauważone ważne zagadnienia, zupełnie niezbadane. Doszliśmy do wniosku, że ważne jest samo odnotowanie faktu, iż przy użyciu tylko samej wody można zmienić zachowanie i formę zwierząt. Ten fakt sam w sobie ma wielkie znaczenie. Jeśli woda ma tak duży wpływ, to do pełnego zbadania nie wolno jej puszczać na ludzi. W 1932 roku światem wstrząsa sensacja. Amerykańscy fizycy Harold Arne i Albert Osborne odkrywają, że w przyrodzie poza zwykłą występuje też ciężka woda, D2O. To właśnie wchodzący w jej skład deuter posłużył do konstrukcji najbardziej śmiercionośnej bomby wodorowej.
Dziś wszyscy znają skutki promieniowania jądrowego, ale okazało się, że są też inne, jeszcze groźniejsze skutki. Dużo straszniejsze są zmiany w strukturze wody na ogromnych terenach, tysiące kilometrów większych niż tereny poligonu jądrowego. Nie ma znaczenia, gdzie odbywają się próby w powietrzu, na ziemi czy pod wodą. Zmiany w wodzie są olbrzymie. Pamięć wody się zmieniła. Ludzie piją wodę, zwierzęta piją wodę i tak dalej. Wodę, w której zachodzą straszne zmiany. Podczas wybuchu tworzą się fale, które Ziemia tłumi dość szybko. Woda może drgać jeszcze 30 dni. Kołysząc się jak wahadło, fale tworzą w wodzie nowy, patologiczny układ. Zauważono, że po próbach jądrowych znacznie wzrasta liczba samobójstw. 2, 2,5, 3 razy. Lekarze nie mogli tego wyjaśnić, skąd to się wzięło. A my wiedzieliśmy. Mózg w 85% składa się z wody. Zachodzą w nim zmiany, pojawia się konflikt wodnych struktur. W rezultacie naruszona zostaje bioplazma mózgu i człowiek pozbawiony jest nawet tak ważnego bodźca, jak chęć do życia. W starych legendach bohater zawsze szedł po martwą wodę, tam skąd nie ma powrotu. Jedyne na świecie morze, w którym nie ma żadnego życia, wedle legendy, powstało na miejscu zburzonych miast Sodomy i Gomory. Morze Martwe. Pinchas Poloński, doktor teologii Izrael. Nie ma martwej wody, woda zawsze daje życie. Można ją wykorzystać mniej lub bardziej prawidłowo, ale zawsze jest pozytywna. Jak człowiek obchodzi się z wodą? Jeśli dobrze o niej myśli, błogosławi ją, dziękuje jej, jakość wody rośnie i wtedy pozytywnie wpływa na człowieka i jego ciało. Według kronik w 1472 roku ojciec Karol Gaftinis na podstawie fałszywego donosu został oskarżony o sprowadzenie choroby na pewną szanowaną kobietę. Zamknięty w ciemnicy więzień każdego dnia dostawał kawałek chleba i czerpak zgniłej, śmierdzącej wody. Po 40 dniach zauważył, że przez ten czas nie tylko nie osłabł, ale nawet poprawiło mu się zdrowie i nabrał sił. To tylko utwierdziło inkwizytorów, że ojciec miał związek z siłą nieczystą. Później, po ciężkich torturach, Karol Gaftinsis przyznał się, że nad wodą, którą przynoszono, modlił się do Boga, dziękując mu za zesłaną na niego próbę. Po modlitwie woda stawała się miękka, w smaku, świeża i przezroczysta. Mamy 2 naczynia z emulsją naftową, produktem ubocznym wydobycia ropy, w stałym związku ropy i wody, który nie rozkłada się latami. Do jednej z próbek przykładamy źródło promieniowania, które będzie na nią oddziaływać przez 7 dni, pobudzając cząsteczki wody, bo oderwały się od cząsteczek ropy. Porównajmy próbki po 4 dniach. Woda już oddzieliła się od ropy. Na granicy wody i ropy możemy zauważyć kratery, co oznacza, że proces oddzielania jeszcze trwa. Siła pól, którymi oddziaływujemy na wodę, jest porównywalna z siłą pola elektromagnetycznego serca. Dzień 7. Eksperyment jest zakończony. Woda całkowicie oddzieliła się od ropy. Eksperci oceniają, że przemysł naftowy nagromadził już około 1 miliarda ton emulsji naftowej. Nie jest ona w żaden sposób wykorzystywana i nafciarze pozbywają się jej, wylewając ją wprost na ziemię. W okolicach miejsc, gdzie wydobywa się ropę, tworzą się całe jeziora szlamu.